Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Wczoraj Chrystus nazwał siebie Panem Młodym. Dziś nazywa siebie Panem szabatu. Kim jest Pan szabatu? Jest nim ten, który szabat ustanowił – Bóg. Słowa z dzisiejszej Ewangelii mogą brzmieć zaskakująco w uszach słuchaczy. Ale sens Jezusowych słów jest bardzo jasny. On, Jezus Chrystus, jest prawdziwym Bogiem. Bycie Panem szabatu oznacza również, że jest On naszym szabatem. Chrystus jest naszym szabatem. Szukamy odpoczynku, pocieszenia i umocnienia w różnych miejscach i u różnych osób. Nikt ani nic nie jest w stanie zaspokoić naszego pragnienia głębokiego szabatu. Tylko Jezus. On sam przecież powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie bójmy się powierzać wszystkich naszych spraw Jezusowi, zarówno tych dobrych, jak i tych trudnych. Jezus jest gotów wziąć na swoje barki cały nasz ciężar. On przecież przyszedł na świat w tym właśnie celu, aby nas zbawić, aby wybawić nas od zła duchowego i fizycznego, aby zaprowadzić nas do krainy wiecznego odpoczynku, czyli wiecznie trwającego szabatu. On jest naszym szabatem, więc uczmy się odpoczywać przy Jezusie i z Jezusem. Niech Jego radość i pokój wypełniają nasze serca.